robimy zgodnie z tym, co sobie założyliśmy. No na pewno nie pomaga nam pogoda w tym, bo śnieg, mróz utrudniają, ale wygląda to, jak widać, całkiem nieźle i z tego się cieszę. Cieszę się, że zawodnicy z taką chęcią pracują. Po drugie, no z drugiej strony nie cieszę się, bo jest kilku z urazami takimi mechanicznymi, które są to takie z racji przeciążeniowych. Od pogody, od podłoża, twarde podłoże, śliskie, zamarznięte i czasami nawet niechcący piłkarz źle stanie, czy źle uśliźnie się i jest nieszczęście gotowy. Także z tego nie jestem zadowolony.